nie zaszczepili dziecka, zachorowało na polio. Ukraina. Pierwszy przypadek polio u dziecka od 2015 roku. U półtorarocznego dziecka potwierdzono przypadek paraliżu wywołanego wirusem polio. Informację potwierdziło Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy. To pierwszy przypadek polio u dziecka na Ukrainie od 2015 roku. Jak podkreślił resort ochrony zdrowia, rodzice dziecka świadomie zrezygnowali z jego zaszczepienia, powołując się na względy religijne. Pierwsze objawy zaobserwowano u dziecka 1 września, a już 3 września mały pacjent został hospitalizowany z objawami paraliżu kończyn dolnych. Niewystarczający poziom szczepień w regionie działa grupa epidemiologiczna poszukująca osób, które mogły mieć kontakt z dzieckiem. Ministerstwo Ochrony Zdrowia podkreśla, że poziom zaszczepienia przeciwko polio wśród dzieci do pierwszego roku życia na Ukrainie jest w bieżącym roku niewystarczający. Przez pierwszych 8 miesięcy wyniósł 53%. W takim tempie nie uda się do końca roku osiągnąć wymaganych do odporności zbiorowej 95%. Zaznaczono. Przy tym, jak zapewniono, w kraju jest wystarczająca liczba szczepionek zakupionych za państwowe środki. Pierwszy przypadek od 2015 roku. Portal BBC Ukraina przypomina, że poprzednio o wykryciu polio na Ukrainie informowano w 2015 roku. Wtedy chorobę potwierdzono u dwojga dzieci w obwodzie zakarpackim. Choroba hejnego Medina przenosi się zazwyczaj przez kontakt bezpośredni, głównie drogą pokarmową lub w mniejszym stopniu drogą kropelkową. Dotyka zwykle dzieci poniżej 5 roku życia. Wirusy polio mogą wywołać uszkodzenie nerwów objawiające się niedowładem lub porażeniem mięśni. W niektórych przypadkach choroba ta może być śmiertelna.